Problemem współczesnego świata jest ciągle rosnący popyt na energię. Koszt energii w dużej mierze zależy od dostępności surowców niezbędnych do jej wytworzenia. W dzisiejszym magazynie ekologicznym Puls Ziemi powiemy, jak obniżyć koszty wytwarzania energii, nie szkodząc środowisku naturalnemu. Szukając taniego paliwa, ekolodzy i energetycy zwrócili uwagę na biomasę. Czy rzeczywiście o biomasie można powiedzieć, że jest energetyczna? Biomasa jest paliwem energetycznym. Wspaniale zastępuje węgiel. Do tej pory opalaliśmy miałem węglowym i węglem. A więc biomasa nie tylko ekonomicznie wspaniale sprawdza się, ale również jest paliwem ekologicznym, co ma niebagatelne znaczenie, jeśli chodzi o naszą gminę. Zawsze podkreślamy, że gmina dysponuje wspaniałymi walorami przyrodniczymi, wspaniałą przyrodą. Chcemy to uszanować, chcemy to zachować, również dla przyszłych pokoleń. Jest to znakomity zamiennik paliw tradycyjnych. Jestem zdecydowanie przekonany, że biomasa jest tym opałem, przed którym stoi świetlana przyszłość. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych 3-4 lat dopracujemy się, osiągniemy taki stan, że uzyskamy zdolność wystarczalności pod kątem energetycznym. Bardzo cenimy sobie to paliwo. Chcemy rozwijać plantację wierzby energetycznej. Zresztą poczyniliśmy już pierwsze kroki. Pierwsze plantacje wierzby energetycznej są uprawiane zarówno przez rolników indywidualnych, jak również przez Zakład Gospodarki Komunalnej, który administruje kotłownią. Plantacja biomasy to są miejsca pracy, to są potencjalne miejsca pracy. I liczymy na to, że jeśli uzyskamy plantację na takim areale, który zaspokoi nasze potrzeby energetyczne, to stworzymy kilkanaście miejsc pracy. Proces przygotowania wierzby do spalania nie jest specjalnie skomplikowany, a zaczyna się już na polu. Po posadzeniu za rok wyrasta do około 3,5 do 4 metrów. Wydajność to jest przeciętnie od 40 do 50 ton z hektara. Nie wymaga ziemi żyznej, dobrej klasy, bo to rośnie i na 5 i na 6, tylko odrobinę wody. Sadzi się 40 tysięcy od 40 do 50 na hektar. Ja polecam 50 tysięcy na hektar, bo dlatego, która sadzonka się nie przyjmie, to są przeloty. A jeżeli jest przygęsto, to roślinę sama wyeliminuje. Żniwa rozpoczynają się od 15 listopada, praktycznie jak spadną liście. Bo zależy, to jest, pogoda ma swoje kaprysy. Od opadnięcia liści kończy się wegetacja i do 15 marca w czas wiosny, to już zaczynają się odbicia. To już musi być sprzątnięte. Czy uprawa wierzby jest skomplikowana? Żniwa to jest prosto przerobiona kosiarka, zwykła nasza polska osa. Sam robię stalki do cięcia z resora od poloneza, tak chłopskim sposobem, i to zdaję egzamin. Hektar dla mnie wykosić wierzby energetycznej to jest od 4 do 5 osób w przeciągu 5-6 godzin. I hektar jest koszony, przyszykowany do zwiezienia.
Ząbkowanie, no tu mam, wiecie Państwo, to nie jest sztuka płacić jakieś ogromne na swoje potrzeby pieniądze za sieczkarnię. To jest takie, to jest mojego pomysłu. Praktycznie sieczkarnia jest wyjęta z kombajnu samojezdnego do kukurydzy, zezłomowanego. Kupiłem sieczkarnię, kupiłem przekładnię, zmontowałem trochę spawarka, przecinak, Bosch i to już jest maszyna i zdaję egzamin, to przerób jest tego. Praktycznie nie mierzyłem, ale w godzinie czasu to jakieś do 5 ton za godzinę. Czy wykorzystanie biomasy na potrzeby energetyki może być szansą dla rolnictwa? Podsumujmy. Stowarzyszenie Ekoinicjatywa już od 3, a właściwie od 4 lat jest zaangażowane w zachęcanie rolników do tego, aby na swoich polach zamiast tradycyjnych upraw albo obok tradycyjnych upraw, takich jak pszenica, buraki, produkowali energię. Po 3 latach naszych takich intensywnych zachęt, bardzo praktycznych szkoleń, które nie tak jak klasyczne szkolenie odbywa się zazwyczaj w sali wykładowej, w sali seminaryjnej, takie szkolenia odbywają się po prostu na polu. Rolnicy zaczęli myśleć o wiklinie energetycznej jako czymś, co może im dać naprawdę realne źródło dochodu, czymś, co stwarza im możliwości udziału w wielkich przedsięwzięciach ekoenergetycznych, powiedziałabym, nie tylko o zasięgu lokalnym, ale także regionalnym. Powietrza to jedno z poważniejszych zadań ekologii. Już za 2 tygodnie w Pulsie Ziemi powiemy o nowych możliwościach energii naturalnej.